To dzisiejsze boisko to uzupełnienie i zamknięcie pełnej infrastruktury szkoły w Serocku. Bardzo się cieszymy, dlatego że w ciągu tej kadencji praktycznie każda szkoła zyskała nowy obiekt. Dzisiaj w Serocku otworzyliśmy boisko z nawierzchnią czwartej generacji, jak się dowiedziałem od inżynierów, taka, która zapewnia zmniejszenie możliwości urazu właśnie. Ponad 600 tysięcy inwestycja z elementami siłowni, z oświetleniem, fantastyczny obiekt, którego nie powstydziłoby się naprawdę dobre centrum sportowe. Bardzo się cieszymy, że możemy otworzyć i oddać je dzieciom. Na początku roku szkolnego we wrześniu byłam tutaj właśnie na uroczystościach rozpoczęcia roku. Obiecałam uczniom to boisko i dzisiaj jestem bardzo, bardzo dumna, że je otworzyliśmy. Oddaliśmy dzisiaj do użytku obiekt, który jest wizytówką dla szkoły i dla gminy. Myślę, że się znakomicie wpisuje w koncepcję działań powiatu, który stawia na tego typu działalność. Dowodem jest to, że od 2 lat funkcjonuje Piłkarska Liga Powiatowa. Myślę, że ten obiekt będzie również znakomicie w tym kontekście wykorzystywany, ale też pomaga tutaj, że tak powiem, rozwinąć skrzydła młodzieży zgromadzonej w klubie, w szkołach gminnych, które zyskują dodatkowy obiekt, na którym będzie można tą działalność sportową prowadzić. Brakowało nam tak naprawdę go do szczęścia przy naszej pięknej hali, ale jak już wspomniałam, również przydałby się jeszcze nam park linowy, kort tenisowy i w ogóle bardzo wiele mamy jeszcze pomysłów na to, co zrobić. Ale myślę, że przy takim zaangażowaniu naszego organu prowadzącego, oddaniu naszych radnych i zainteresowaniu wszystkich naszych dobrodziejów, myślę, że i to kiedyś będziemy mogli otwierać. Jak na razie bardzo dziękujemy za to, co mamy i liczymy na jeszcze więcej. Ma to służyć przede wszystkim uczniom, społeczeństwu. Pierwszy oficjalny mecz po uroczystym otwarciu boiska w Serocku za nami. Wygrali lepsi, co jest pocieszające, bo młodzież jednak ma siłę, uprawia sport, tak więc głęboko wierzę, że to boisko będzie im bardzo dobrze służyło. Przegraliśmy, ale z godnym rywalem.